Witam Was serdecznie w mojej już, no nie nowej serii na kanale Tradaj pod tytułem Top 3 każdego klubu. A dlaczego nie nowej? No bo kurczę, oprócz tego dzisiejszego filmu, który nagrywam, zostało nam jeszcze 5 omówień klubów. Także analogicznie jesteśmy coraz bliżej końca niż początku, a to oznacza, że jesteśmy coraz bliżej Ekstraklasy, na którą mam wrażenie wszyscy czekamy z naprawdę zapartym tchem w piersiach. I z tym czekaniem mam tutaj również na myśli nawet kibiców Zagłębia Lubin, bo może być nieco mylącym, że skoro ich drużyna bardzo słabo prezentowała się na rundę jesienną, no to nie czekają zbytnio na wiosnę, bo boją się o ich byt w Ekstraklasie. Jednak jeśli przejrzy się to, co aktualnie dzieje się w tym klubie, no to jest pewne światełko w tunelu dla miedziowych. W postaci przede wszystkim nowego trenera, nowego starego trenera w postaci Piotra Stakowca. W ogóle to jest bardzo śmieszna sytuacja, nie? Jak karuzela trenerska się przedstawia w Polsce. Do dziś pamiętam, jak byłem po prostu zszokowany zwolnieniem Piotra Stakowca kilka lat temu z Zagłębia Lubin na rzecz Mariusza Lewandowskiego. Pamiętam, że to było tłumaczone chyba na zasadzie, że Piotr Stakowiec zawodzi, przegrywa kilka spotkań, natomiast oni zajmowali, pamiętam wówczas podczas zwolnienia Stokowca z Zagłębia, chyba 8. miejsce. Teraz patrząc na taką sytuację, to byłoby chyba marzenie dla Lubinian. No bo kto by się spodziewał jeszcze we wrześniu 2021 roku, gdy Zagłębie było jeszcze na 3. miejscu w tabeli, że ten zespół w tym momencie będzie znajdował się na 14. miejscu, czyli praktycznie na drugim biegunie tabeli. I pamiętam nawet, że jeszcze jak miałem bloga takiego tekstowego, na którym pisałem o Ekstraklasie, potem dopiero przeskoczyłem na YouTube'a właśnie po to, żeby mieć szerszą publikę i udało mi się to o dziwo. To wówczas pamiętam, napisałem tekst na temat zwolnienia właśnie Stokowca, bo byłem tak wkurzony tą sytuacją, że takiego dobrego trenera w Zagłębiu się zwalnia, który zbudował naprawdę fantastyczny zespół, który odbudował się w pierwszej lidze zaraz po spadku i potem zajął przecież kuźwa 3. miejsce jako Beniaminek. Potem zresztą prezentował się świetnie w pucharach europejskich, bo pamiętam ten zwycięski remis z Partizanem Belgrad. I byłem, pamiętam, tak zdenerwowany tą sytuacją, że napisałem tekst krytykujący ten ruch zwolnienia i dzisiaj czuję potężną satysfakcję z tego powodu, ponieważ w pewnym stopniu czas zweryfikował co po niektóre ambitne plany włodarzy Zagłębia, bo aktualnie Stokowiec wrócił do Lubina, ale w sumie było to dla niego z pożytkiem, ponieważ zdobył 3. miejsce w Ekstraklasie oraz zdobył Puchar Polski po drodze. A Zagłębie przez ten czas, no cóż, i to jest w mojej ocenie to główne światełko w tunelu dla Zagłębia. Bo jeśli chodzi o grę na jesień, no to było bardzo źle. Oj, bardzo. Powiem wam też szczerze, że nawet wytypowanie tej trójki dzisiaj było tak potężnie trudnym zadaniem dla mnie, że niektóre z nazwisk i meczów będą, wydaje mi się, nieco naciągane. Bo nie dość, że na Zagłębie w wielu meczach po prostu nie dało się patrzeć, to był to przede wszystkim zespół, który był często takim jakby tłem dla rywala. Oczywiście było kilka pozytywów, takich plus minus, nieco może naciąganych w postaci wprowadzania młodych zawodników do składu i to naprawdę dużej liczby. No i oczywiście jest to plusem, natomiast sama jakość tych zawodników często, mam wrażenie, że niektórzy wchodzili zbyt szybko. Bo ogólna prezencja Zagłębia była naprawdę momentami, tak jak mówiłem, koszmarna. Ale przejdźmy do sedna tego filmu, bo po raz pierwszy chyba nie omówiłem, na jakich zasadach jest ten program prowadzony przeze mnie. Ale wydaje mi się, że wszyscy raczej wiecie, omawiam top 3 najlepszych zawodników klubu po rundzie jesiennej, top 3 najlepsze spotkania Zagłębia po rundzie jesiennej oraz top 3 najgorszych spotkań Zagłębia również po rundzie jesiennej. Oczywiście wszystko według mnie. No i przejdźmy do piłkarzy. Przede wszystkim wyróżniłbym, tak trochę na siłę, ale jednak, Patryka Szysza. Głównie dlatego, że statystycznie był to najlepszy zawodnik po stronie zespołu Lubina, no bo trafił najwięcej bramek oraz kilka razy asystował. Poza tym w jednym ze spotkań, o którym później będę mówił, trafił naprawdę w bardzo ładne gole. Także miał momenty, gdy był naprawdę bardzo efektowny, ale też mimo wszystko, jako najlepszy strzelec tego klubu, no musiał się tutaj znaleźć. Mimo że uważam, że w wielu innych meczach Zagłębia w tym sezonie, no prezentował się bardzo różnie i był często mocno niewidoczny. A w sumie szkoda, że był momentami niewidoczny, bo jednak uważam, że jest to zawodnik z naprawdę dużym potencjałem, bo ma takie ruchy i zachowania na boisku, które wyróżniają go nieco od innych zawodników. Ale tak jak mówiłem, tylko momentami. Drugim zawodnikiem, którego chciałbym tutaj wytypować, był Łukasz Poręba, bo pamiętam chociażby kilka jego spotkań, w których naprawdę bardzo fajnie rozdawał te piłki z środka pola. Też statystycznie wygląda całkiem okej, natomiast no też wielokrotnie w tym sezonie był mocno niewidoczny i zawodził tak jak praktycznie całe Zagłębie. Najlepiej wspominam chyba jego spotkanie z Pogonią Szczecin z tego sezonu z własnego obiektu, o którym będę później mówił w dalszych etapach tego filmu. Głównie ze względu na to, że naprawdę fajnie rozdawał piłeczki oraz chyba najprawdopodobniej trafił do sieci na 2 do 0. Tak, nawet na pewno trafił do sieci na 2 do 0. Także Szysz oraz. No i trzecim zawodnikiem, którego chciałbym tutaj wyróżnić, no o dziwo, będzie to zawodnik z defensywy,
mimo że Lubinianie w tej rundzie naprawdę bardzo źle prezentowali się w defensywie, oj bardzo źle, bo te spotkania, które Lubinianie przegrali w tym sezonie, często były naprawdę bardzo wysokie i było to często, a nawet praktycznie zawsze wina właśnie bloku defensywnego. Ale wyróżniłbym mimo wszystko Chładuna, który oczywiście wpuścił bardzo dużo bramek w tym sezonie, ale tak jak mówiłem, no nie jest jedynym zawodnikiem defensywnym w Lubinie. No a po drugie mam wrażenie, że wybronił kilka rzutów karnych w tym sezonie. Ponadto ogólnie ten zawodnik kojarzy mi się z pewną solidnością, może nie jest to najlepszy bramkarz w Ekstraklasie i oraz często zdarzają mu się wpadki, natomiast na tle Zagłębia Lubin no wypada naprawdę przyzwoicie. No bo tak jak mówię, w Zagłębiu było naprawdę bardzo trudno wytypować jakiegokolwiek zawodnika na plus, bo Lubinianie prezentuje się po prostu bardzo słabo. Także to była moja trójka, przepraszam, że zrobiłem to tak zwięźle, natomiast no mówię, ten etap filmu był bardzo trudny do wytypowania. Bo łatwiej byłoby mi zdecydowanie wybrać top 3 najgorszych zawodników Lubinian, natomiast postanowiłem, że w tym programie tego nie będzie. Także przejdźmy płynnie teraz do top 3 najlepszych zawodów Zagłębia Lubin w tym sezonie. I tego no, nie było dużo, ale wydaje mi się, że też nie było to jakieś trudne do wybrania. Przede wszystkim najlepszym spotkaniem, jakie pamiętam chyba Zagłębia Lubin, to było zwycięstwo u siebie z Górnikiem Łęczna 3-1. Pamiętam, że w tamtym starciu, które zresztą omówiłem na kanale, tu gdzieś będzie odnośnik w opisie, padły bardzo ładne bramki. Pamiętam zresztą również, że Zagłębie Lubin naprawdę bardzo fajnie zareagowało na poprzednią porażkę w jeszcze wcześniejszej kolejce z Wisłą Kraków na wyjeździe 0-3. Pamiętam zresztą, że nazwałem tamten film o meczu z Górnikiem Łęczna, czyli Zagłębie jednak nie spadnie. I było to żartem, że ludzie już po pierwszej kolejce pisali po meczu z Wisłą Kraków, że Zagłębie już na pewno spadnie, bo przegrali pierwszy mecz w sezonie. I to był żart, a mam wrażenie, że część ludzi, która oglądała tamten film, uznała, że ja serio tak myślałem. No ale kurczę, skoro muszę tłumaczyć, że była to ironia, no to może nie był to najlepszy w sumie żart z mojej strony. Mogłem dopisać tam w nawiasie na przykład ironia. No ale to już mniejsza z tym. Zagłębie fajnie zareagowało, to był bardzo fajny mecz. Cieplutko, bo było lato, a tak jak mówiłem, ja bardzo lubię wspominać ciepłe mecze. Nawet powiem inaczej, ciepło je wspominam. I to był żart. Ironia. Pamiętam zresztą, że Lubinianie dość mocno przejęli inicjatywę w tamtych zawodach i nie dali zbytnio Łęcznianom pola do popisu, bo ci trafili, o ile mnie pamięć nie myli, gola z rzutu rożnego. A jeśli ktoś by powiedział, ej Kuba, przecież mecz z Górnikiem Łęczna, no nie możesz tego traktować jako super wyczyn, no bo jednak Łęcznianie byli słabi. No ale, no właśnie. Czy teraz tabela pokazuje tą słabość? Skoro oba te zespoły dzielą teraz tylko 2 punkty w tabeli, myślę, że jak najbardziej powinno się chwalić to zwycięstwo z Górnikiem. Drugim starciem, który tutaj wyróżnię, jest trochę zaskakujący teraz wynik, jak się na to spojrzy z perspektywy czasu, czyli zwycięstwo u siebie z Pogonią Szczecin 2-0. Nie był to może najlepszy występ ogólnie Zagłębia Lubin, jaki pamiętam, bo pamiętam wiele naprawdę z poprzednich sezonów wspaniałych występów tego klubu. Natomiast jeśli patrzy się teraz na zespół Pogoni Szczecin, a Zagłębia Lubin, no to ten wynik jakoś nie pasuje do siebie, nie? A pamiętam, że Pogoń w tamtym meczu nie miała żadnych argumentów, a Zagłębie zagrało w sposób po prostu tak dopasowany do rywala, że wygrali. I pamiętam, że wówczas nie było to dla mnie jakimś większym zaskoczeniem, bo też omówiłem tamto spotkanie na kanale, gdzieś będzie odnośnik. I to był chyba film łączony w ogóle z Górnikiem Łęczna i Śląskiem Wrocław. Pamiętam, że sam mecz nie był jakiś taki ultra porywający, o czym już wcześniej mówiłem, no ale nie oglądało się go aż tak źle jak innych spotkań Zagłębia w tym sezonie chociażby, o których będę mówił w trzecim etapie tego filmu. Także mówię, Górnik Łęczna, Pogoń Szczecin i teraz trzeci mecz, czyli zwycięstwo wyjazdowe w Gliwicach z Piastem. Taki dziwny mecz, szczerze mówiąc, ponieważ był on nieco wyrównany, nieco nudnawy, ale Lubinianie pokazali ewidentną determinację, by wygrać. Bo jednak gol w ostatnich minutach meczu, w dodatku Baszkirowa, który był naprawdę bardzo ładny, no robił wrażenie. Pamiętam zresztą, że dość mocno chyba kibice Zagłębia Lubin zmobilizowali się na wyjazd na tamten mecz, także no miły był to widok. Szczególnie, że Zagłębie Lubin też ma wielu fanów, a w ostatnich latach no nie bardzo jest to widać na trybunach gdzieś na żywo, bo postawa ich klubu jest taka, jaka jest. Oczywiście kibice powinni być z klubem na dobre i na złe, natomiast no kto chce oglądać, lekko mówiąc, padakę na żywo i za nią płacić. To był też, wydaje mi się, taki trzeci mecz, który mi się najbardziej podobał. Nieco niepokojące właśnie dla Lubinian jest to, że były to 3 mecze praktycznie z początku tego sezonu. I pamiętam też zresztą, że po tym meczu z Piastem, a późniejszym meczu wygranym z Wartą Poznań na wyjeździe, Zagłębie było właśnie chyba na 3. miejscu w tabeli. I pamiętam, że wówczas patrząc w tabelę, myślałem, kurczę, oni mają naprawdę małą stratę punktową już do Lecha Poznań. A teraz, jeśli się spogląda w tabelę, no to jest naprawdę szokiem, bo Zagłębie w pełni zasługuje na tą pozycję. Bo było naprawdę wiele koszmarnie paskudnych występów tego zespołu w tym sezonie, o których teraz będę mówił w moim top 3 najgorszych spotkań Lubinian w tej rundzie. I było tego naprawdę sporo. Naprawdę.
i wytypowanie trójki nie było trudne, ponieważ tych meczów było naprawdę dużo i był kłopot bogactwa. Natomiast też selekcja nie była aż taka łatwa. Także wybrałem w pełni subiektywnie, ale wydaje mi się, że kilka meczów spokojnie można byłoby tutaj dodać. Przede wszystkim chciałbym wyróżnić albo zganić za mecz z Rakowem Częstochowa na wyjeździe. Ponieważ kurczę, tak bladego Zagłębia Lubin to ja naprawdę widziałem często, szczerze mówiąc w sumie. W pełni zasłużona wygrana Częstochowian, kontrola przez nich spotkania od początku do końca. A co najśmieszniejsze, tego meczu z Zagłębiem Lubin nawet nie brałem pod uwagę w top 3 Rakowa Częstochowa, ponieważ Częstochowianie nie zagrali w nim aż tak dobrze jak w innych meczach. Chociaż zagrali w sumie całkiem świetnie, ale w innych grali znacznie lepiej. Także to też świadczy o postawie Zagłębia, że nawet tak wysoka porażka nie była najlepszym meczem ich rywali w tej rundzie. Zresztą to był ten mecz, gdzie zgasło światło, także może nawet los chciał, żebyśmy nie patrzyli na postawę Lubinian w tym meczu. Ale to są oczywiście żarty, ja tak naprawdę daję szansę każdemu klubowi w Ekstraklasie. Drugim starciem, które tutaj nie mogło się nie pojawić, było przegrane starcie ostatnio na Łazienkowskiej z Legią 0-4. No kurczę, nie wiem czy Zagłębie jeszcze kiedykolwiek trafi na tak słabą Legię Warszawa. No a trafili na naprawdę bardzo słabą, a i tak przegrali tamte zawody wysoko. Koszmarna postawa w defensywie, o czym już wcześniej mówiłem. Bardzo nijaka postawa w ofensywie, o czym wcześniej nie mówiłem. To kurczę, byłem nieco zszokowany tamtym wynikiem, no bo i Legia, i Zagłębie było w naprawdę dużym dołku wówczas. I wydawało mi się bardziej, że będzie remis, natomiast wynik był dość, tak jak mówię, zaskakujący. Ale przy okazji, gdy się zagłębiło w przebieg tamtych zawodów, no to w pełni zasłużony mimo wszystko. Także to były te dwie 0-4. Bolesne wydaje mi się z Rakowem i Legią. Bardziej chyba to z Legią, bo wydaje mi się, że Lubinianie mieli znacznie większe apetyty na tamten mecz. A trzecim spotkaniem o dziwo nie będzie przegrana w Mielcu czy inne naprawdę spore wpadki tego zespołu. Natomiast porażka u siebie w derbach Dolnego Śląska 1-3. Pamiętam, że oglądałem tamte zawody na kanapie dzień po imprezie. No nie czułem się może jakoś ultra dobrze, ale byłem całkiem zrelaksowany. I sobie tak pamiętam, patrzyłem w ten telewizor i sobie myślałem, jak ja współczuję tym kibicom Zagłębia, że muszą oglądać takie spotkanie. No bo kurczę, mecz derbowy, chyba z najważniejszym rywalem w sezonie. A rozegrany był przez Lubinian praktycznie na stojąco. Bo pamiętam, że ten gol Erika Exposito z pierwszej połowy był tak zaniedbany przez defensywę Lubinian, że to się w głowie nie mieści. Było mi bardzo żal przede wszystkim kibiców na trybunach, ale tych przed telewizorami również. Pamiętam, że w pierwszej połowie Lubinianie grali koszmarnie, w drugiej nieco się ogarnęli, bo chyba trafili gola kontaktowego. Natomiast potem jeszcze stracili gola na 3-1 Erika Exposito. A pamiętam z przeszłości, że Lubinianie naprawdę fantastycznie grali ze Śląskiem w derbach Dolnego Śląska. Najbardziej chyba w pamięć mi zapadły zwycięstwa tego zespołu z sezonu 12-13, gdzie Lubinianie wygrali u siebie 4-0 oraz na wyjeździe bodajże 2-0. Także to było moje top 3 Zagłębia Lubin. Jeśli wasze było inne lub z czymś się nie zgadzacie, to dajcie znać w komentarzu oczywiście. Tak jak mówiłem, jestem bardzo szczęśliwy, że Dariusz Żuraw został zwolniony z Zagłębia Lubin. I mówię to chyba po raz pierwszy z taką pewnością, że cieszę się ze zwolnienia jakiegoś trenera. Bo zazwyczaj się mówi, dajmy czas, oceniajmy po kilku sezonach. Natomiast ten projekt Dariusza Żurawia się kompletnie nie rozwijał. A wręcz przeciwnie, miałem wrażenie, że Lubinianie notują regres. I to taki ewidentny. Także myślę, że jest naprawdę spore światełko w tunelu dla Zagłębia po stronie Piotra Stokowca, który naprawdę, mam wrażenie, dobrze się czuł w Lubinie. Ponadto co? Dzisiaj nawet czytając w social mediach widziałem, że są nowe transfery do Lubina, także też na plus. Może w Lubinie jeszcze będzie pięknie, może znowu będzie dużo kibiców na trybunach, może znowu będzie moda na Zagłębie, może Krecik się uśmiechnie. Fajnie by było, bo Zagłębie ma naprawdę dużo kibiców oraz wydaje mi się, że w tym klubie jest ciągle taki nieodkryty potencjał. I przy okazji też nie zgodzę się z opiniami niektórych ludzi w polskim sporcie, że jest to klub nijaki i nikogo nie pociągający. Tymczasem ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ zbieram 10 tysięcy widzów do końca tego roku. Zapraszam was również na Facebooka Tradaj, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną oraz zapowiadam, o kim będzie następny top 3. I zapraszam was do posiadania dobrego humoru. Nie wiem, zjedzcie coś dobrego, obejrzyjcie sobie jakiś fajny film, bo ja ostatnio zaczynam sobie oglądać więcej filmów przez tą przerwę zimową, żeby, nie wiem, jakoś sobie umilać ten czas. Zróbcie coś może pożytecznego, coś co zawsze chcieliście zrobić, nie wiem, co tam chcecie. Życzę wam wszystkiego dobrego. Cześć, do następnego.